Hej, witajcie, tu Ula Kamińska i 30 tysięcy dni. Jestem trenerką i mentorką w moich autorskich procesach transformacja tożsamości oraz dorośli, czyli odzyskiwanie suwerenności. Jestem również autorką koncepcji i metod pracy, z których korzystam podczas indywidualnych spotkań online z osobami oraz prowadząc warsztaty oraz kursy online, na które Was serdecznie zapraszam. A to nagranie dzisiejsze będzie dotyczyło bardzo ważnego tematu. I częściowo mówiłam już o tym, o czym będę mówić dzisiaj na innych nagraniach. I kilka linków zostawię Wam w opisie pod tym filmem, żebyście mogli sobie wrócić, jeśli nie widzieliście tych poprzednich nagrań. Natomiast dzisiaj chcę ten temat rozwinąć dużo bardziej, dlatego że uważam, że ma on wpływ, to o czym będę dzisiaj mówiła, na jakość naszego codziennego życia, na to, jak postrzegamy miłość, jak jej doświadczamy i w efekcie również na to, jak budujemy nasze związki. Dlatego kilka kolejnych nagrań będzie dotyczyło właśnie tego bardzo ważnego tematu, czyli szantażu emocjonalnego, ale uwaga, z perspektywy osoby, która ten szantaż emocjonalny stosuje. Często nawet o tym nie wiedząc, bo może być tak, że jest to jedyna strategia, jaką dana osoba w ogóle zna, by móc uzyskać to, czego potrzebuje. I w tym dzisiejszym nagraniu skupię się głównie na naturze tego czegoś, tego zjawiska, które nazywamy właśnie szantażem emocjonalnym. Termin szantaż emocjonalny został po raz pierwszy użyty nie tak dawno temu, bo w roku 1997 w książce napisanej przez terapeutkę dr Susan Forward i ta książka nosiła tytuł Emocjonalny szantaż, kiedy ludzie w Twoim życiu używają strachu, obowiązku i poczucia winy, aby manipulować tobą. Więc ten tytuł już jest wiele, wiele mówiący. I obecnie możemy znaleźć bardzo dużo materiałów związanych z szantażem emocjonalnym, ale głównie z tej perspektywy, jak nie ulegać szantażowi emocjonalnemu. Jak nie dać się szantażować emocjonalnie. I oczywiście jest to bardzo ważny aspekt tego tematu. Bo wychodząc z zależności, to jest bardzo powszechne, że jedną z takich pierwszych niemal rzeczy, które odkrywamy, to to, w jak wielkim uwikłaniu często żyjemy, funkcjonujemy, również w naszych różnych bliskich relacjach. Jak bardzo często dajemy sobą manipulować, jak bardzo boimy się i unikamy mówienia nie. Jak często zgadzamy się na coś, czego wcale nie chcemy. Ale zaskoczyło mnie, jakby przeglądając te rzeczy, również na YouTubie, które są obecnie dostępne w tym temacie szantażu emocjonalnego, zaskoczyło mnie to, że praktycznie nie ma nic na temat tego, od strony osoby, która ten szantaż emocjonalny stosuje. I myślę, że tutaj w tym temacie może nam umykać coś ważnego. I mi umykało to przez długi czas. Że odzyskując tą swoją suwerenność, rozpoznając jak bardzo ja się daję właśnie wkręcać w różne rzeczy, jak bardzo boję się mówić to nie, jak bardzo to jest ważne, żeby zacząć się uczyć to robić. Może nam umknąć tutaj coś takiego, że jeżeli ja ulegam szantażowi emocjonalnemu, to bardzo często jest tak, że również sama go stosuję. Bo jeżeli dajesz się szantażować emocjonalnie, to oznacza, że jesteś nieasertywna, nieasertywny. A to tutaj w kontekście tego tematu, o którym mówię, oznacza głównie trzy rzeczy. Po pierwsze, że nie masz właściwych i zdrowych strategii na zaspokajanie własnych potrzeb i pragnień. Po drugie, że nie masz właściwych i zdrowych strategii
radzenie sobie z czyjąś odmową, z czyimś nie, z czyjąś inną opinią. I po trzecie, bardzo ważne w tym temacie, że nie masz właściwych i zdrowych strategii na radzenie sobie z poczuciem straty i z uczuciem frustracji. A jeżeli nie masz tych zdrowych strategii, to masz jakieś dysfunkcyjne, bo jakieś musisz mieć. I właśnie jedną z tych dysfunkcyjnych strategii, która jest bardzo, bardzo powszechna, jest strategia szantażu emocjonalnego. I ja myślę, że jest to tak powszechne, że większość osób nawet nie wie, że stosuje ten szantaż. I tu jest to, o czym już wspomniałam. To jest dla mnie bardzo ciekawe, że o tym, jak przestać emocjonalnie szantażować innych, nie ma praktycznie nic. Nie ma nic na ten temat również w książce Susan Fowler. Jest to trochę jakby podobny temat do tego, jak bardzo dużo na YouTubie na przykład jest nagrań również dotyczących tego, jak rozpoznać narcyza, jakie są cechy takiej osoby, która ma właśnie taką charakterystykę i tak dalej. Ale ja myślę, że tutaj omijamy coś bardzo ważnego, czyli swój udział w tym i nie ma tutaj tego skupienia się na tym, co we mnie jest takiego, że ja biorę udział, jestem skłonny do wzięcia udziału w tym toksycznym tańcu. Dlatego, że tutaj zawsze potrzebne są dwie osoby, żeby jakakolwiek forma manipulacji mogła mieć miejsce. Bo osobowość, która jest suwerenna, nie złapie się po prostu na triki osoby, którą nazywamy osobowością narcystyczną, albo po prostu bardzo szybko rozpozna, że to, co się tutaj dzieje, to nie jest dobre dla mnie. Osoba ze zdrowymi granicami nie ulegnie manipulacji, a przynajmniej bardzo szybko rozpozna, że coś tutaj jest nie tak. A bez roli ofiary nie ma roli kata. Ale tutaj w tym temacie szantażu emocjonalnego uważam, że ta perspektywa osoby, która ten szantaż emocjonalny stosuje, jest bardzo ważna, dlatego że osoba, która posługuje się czymś takim, robi to, tak jak już wspomniałam na początku, przede wszystkim i zazwyczaj dlatego, że nie ma żadnych innych zdrowych strategii. Zatem powiedzmy może sobie najpierw trochę o tym, jak taki szantaż emocjonalny się w ogóle dzieje. I tu jest bardzo ważny termin, który właśnie wymyśliła Susan Fowler, po angielsku fog, to jest tłumaczone na polski mgła, ale tutaj te pierwsze litery w tym wyrazie fog, czyli F-O-G, one są pierwszymi literami od takich wyrazów, które w przetłumaczonym język polski byłyby strach czy lęk, obowiązek i poczucie winy. Czyli ten termin fog i to, co oznacza, czyli te trzy rzeczy, obowiązek, strach i poczucie winy, to jest taka główna dynamika, która wydarza się pomiędzy osobą stosującą szantaż emocjonalny, a ofiarą tego szantażu. Ale również ten termin fog, czyli mgła, on tutaj opisuje jeszcze dodatkowo taki stan, w którym taka osoba będąca poddawana takiemu szantażowi emocjonalnemu jest, czyli takiego wewnętrznego zamieszania, niepewności, braku jasności myślenia, braku umiejętności takiego rozpoznania, co tu już właściwie jest prawdą, a co nie. I właśnie w taką mgłę ta osoba jest wprowadzana poprzez wywoływanie w niej tego lęku i poczucia winy i również poczucia obowiązku. I teraz dlaczego strategia szantażu emocjonalnego jest strategią dysfunkcyjną? Dlatego, że daje taką krótkoterminową ulgę tej osobie, która stosuje go. To tak trochę jakby właśnie była osoba uzależniona od czegoś, na przykład od narkotyku i czułaby ten przymus wzięcia tej kolejnej dawki
I po wzięciu, po zażyciu tego narkotyku odczułaby właśnie taką krótkoterminową, krótkofalową ulgę, ale długofalowo, długoterminowo to jest coś, co niszczy tej osoby życie. I podobnie jest właśnie z szantażem emocjonalnym. On tutaj jest zawsze stosowany, wydarza się, dzieje się w bardzo, bardzo bliskich relacjach, dlatego że z osobami, z którymi nie mamy bliskich więzi, nie da się za bardzo wywoływać tego poczucia winy, lęku, poczucia obowiązku. To tutaj ma sens tylko właśnie, gdy jest jakaś więź emocjonalna pomiędzy osobami. I szantaż emocjonalny działa tak, że na chwilę przynosi właśnie tą ulgę, ale długofalowo, długoterminowo jest czymś dysfunkcyjnym w związku. Odbywa się ta ulga zawsze, zawsze kosztem tej drugiej osoby. Więc mamy tutaj wtedy taką sytuację, że jest wygrany i przegrany w relacji, a na dłuższą metę to będzie coś, co będzie rozsadzało ten związek od środka. I teraz bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że szantaż emocjonalny to jest forma manipulacji. A czym jest manipulacja? To jest to słowo, które tak bardzo często teraz gdzieś tam słyszymy, ale gdybyśmy je określić tak w jednym zdaniu, co to właściwie jest, o co tutaj chodzi, co mamy na myśli używając tego właśnie słowa manipulacja? Jest to forma wywierania wpływu, wywierania jakiegoś nacisku, presji na osobę bądź grupę czasem po to, żeby ta osoba czy grupa realizowała cele tej osoby, która ten wpływ czy nacisk wywiera. Więc tutaj jest dużo ważnych rzeczy jakby w temacie manipulacji, nie chcę w to wchodzić, ale może tutaj wskażę tylko na dwa takie istotne aspekty, czyli wynikające z tej jakby definicji, którą przed chwilą powiedziałam. Po pierwsze, że w tym układzie jest to działanie, którego ta osoba poddana tej manipulacji nie jest świadoma. Ona nie wie, że takie coś tutaj się dzieje, więc jest tu taki element braku uczciwości, braku otwartości. A druga bardzo ważna rzecz to to, że tylko liczy się to, czego ta jedna osoba w tym układzie czy w tej relacji chce. I to ma tutaj się zadziać i ta osoba jest gotowa użyć wszelkich jakichkolwiek technik, nawet takich właśnie nie do końca uczciwych, po to, żeby to dostać. Potrzeby, pragnienie, uczucia tej drugiej osoby się tutaj w ogóle nie liczą. Manipulacja to jest takie wpływanie na drugą osobę, żeby ona działała, zachowywała się, a czasem nawet myślała tak, jak ja chcę. A osoba poddana tej manipulacji nie wie zazwyczaj, że właśnie dzieje się jakieś wymuszanie tutaj wobec niej. A warto też sobie powiedzieć to, że wymuszanie to przemoc. Więc jeżeli stosujesz szantaż emocjonalny, to stosujesz przemoc emocjonalną i psychiczną. I to wymuszanie właśnie, to wywieranie wpływu dzieje się głównie poprzez właśnie wywoływanie w tej drugiej osobie lęku, poczucia obowiązku i poczucia winy. I możesz sobie teraz sprawdzić ze sobą, czy to nie jest coś, co w jakimkolwiek stopniu brzmi dla Ciebie znajomo. I dlaczego zazwyczaj osoba manipulowana nie wie, że ta manipulacja się dzieje wobec niej? Tutaj w przypadku głównie szantażu emocjonalnego. Dlatego, że ona ulega tej sugestii, czując ten lęk, poczucie obowiązku i poczucie winy, które zostały na niej wymuszone, ona ulega tej sugestii, że to ona krzywdzi. I co więcej, osoba stosująca ten szantaż zazwyczaj też jest co do tego przekonana, że jest bardzo, bardzo skrzywdzona przez tą drugą osobę i dlatego jej działania, te różne formy wywierania nacisku i wymuszania są uzasadnione. Natomiast wobec czego, jakiego zachowania zazwyczaj jest stosowany ten szantaż emocjonalny? Głównie i przede wszystkim wobec innego zdania,
innej opinii, innych potrzeb i granic tej drugiej osoby. Czyli osoba, która stosuje szantaż emocjonalny, uważa się za bardzo, bardzo skrzywdzoną, zranioną tym, że druga osoba ma inne opinie od niej, inne potrzeby i że na przykład czegoś nie chce, że stawia jakąś granicę. I ta przemoc emocjonalna w postaci tego szantażu emocjonalnego działa właśnie na takiej zasadzie, że osoba poddana tej manipulacji w taki sposób, że zaczyna faktycznie wierzyć, że ona nie ma prawa chcieć tego, co chce. Że nie ma prawa powiedzieć nie, że robi krzywdę drugiej osobie, kiedy chce coś innego niż tamta osoba. Że jej opinie są bezwartościowe. Że w skrócie powinna po prostu robić to, czego się od niej oczekuje. I że nie ma prawa do swojego chce i nie chce. I zobaczcie, czy to nie jest smutne, czy to nie jest tragiczne, że właśnie stosowanie tego szantażu emocjonalnego jest możliwe tylko i wyłącznie wobec osoby, uwaga, której na nas naprawdę zależy. Jeżeli stosujesz tego rodzaju strategię w swoim związku na przykład, to jest to możliwe tylko dlatego, że tej drugiej osobie na tobie zależy. Ta strategia jest również możliwa tylko i wyłącznie dlatego, że ta druga osoba, wobec której ją stosujemy, doświadcza niestabilnego poczucia własnej wartości. I to też jest tragiczne i smutne, gdy sobie zdamy sprawę z faktu, że jestem w związku z osobą, która doświadcza właśnie tego typu trudności. Może znasz sama ten problem, gdzie właśnie ten kontakt z własną wartością jest taki niestabilny jeszcze. I my, zamiast wzmacniać i wspierać tą drugą osobę, to jeszcze ją podkopujemy, jeszcze ją osłabiamy, ten kontakt z tą jej własną wartością. Przez wywoływanie tego właśnie lęku, poczucia obowiązku i poczucia winy. I teraz powiem ileś tam przykładów pokazujących, jakie działania są właśnie zaliczane do działań z obszaru tego szantażu emocjonalnego. Może będzie łatwiej nam wtedy rozpoznać i uświadomić sobie może, gdzie, w jaki sposób, w których miejscach ja w taki sposób działam, ja używam tego typu strategię. A więc udowadnianie, przekonywanie, że ta druga osoba błędnie ocenia rzeczywistość. Kiedy zgoda drugiej osoby na zrobienie tego, co ja chcę, jest przedstawiana przeze mnie jako działanie dobre i jako dowód miłości. Czyli kiedy ta druga osoba robi to, co ja chcę, to ja mówię o tym jako o czymś, co faktycznie potwierdza miłość tej osoby. A kiedy ta osoba nie robi tego, co ja chcę, bo ma ochotę na coś innego, albo nie chce, albo nie czuje tego w taki sposób jak ja, to ja przedstawiam to jako działanie złe i jako dowód na brak miłości. Prezentowanie swoich własnych pragnień i potrzeb jako naturalnych, zdrowych, oczywistych, dojrzałych. Natomiast te pragnienia tej drugiej osoby, które się różnią od naszych, przedstawiamy jako złe, niewłaściwe, świadczące o niedojrzałości tej osoby. Na przykład, gdy ty chcesz spędzać na przykład bardzo dużo czasu z tą drugą osobą, a ona lubi również spędzać czas ze znajomymi, z przyjaciółmi, albo czasem oddzielnie, albo czasem sam czy sama. I ty notorycznie ciągle gloryfikujesz swoją własną potrzebę spędzania większej ilości czasu razem i przedstawiasz ją jako zdrową, naturalną, dla miłości, dojrzałą. Natomiast potrzebę, pragnienie na przykład twojego partnera do tego, żeby spędzić czas sam lub z kimś innym, przedstawiasz jako świadczącą na przykład o jego niedojrzałości lub wręcz złą. Również kiedy inne preferencje czy inne potrzeby, pragnienia tej drugiej osoby przedstawiasz nie jako po prostu wyraz osobowości tego człowieka, ale jako jej wady.
Również kwestionowanie motywów i intencji drugiej osoby. Czyli na przykład druga osoba chce coś zrobić, dajmy na to ten przykład wcześniejszy, chce gdzieś tam pójść z kolegą na rower na przykład na pół dnia i ty na przykład wtedy możesz kwestionować intencje i motywy tej osoby, czyli że a może chcesz ty to zrobić dlatego, że właśnie już mnie nie kochasz, na pewno twoją intencją jest to, żeby tam pojechać i może się, nie wiem, cokolwiek tutaj możemy właśnie wymyślać, natomiast ta osoba mówi nam, nie, moją intencją jest to, że chcę po prostu spędzić czas z kolegą. Czyli takie kwestionowanie i wiedzenie lepiej, dlaczego ty coś chcesz zrobić, ja wiem to lepiej niż ty sama. Postrzeganie miłości jako posłuszeństwa i robienia tego, co ja chcę. Tylko wtedy jest miłość, kiedy ty robisz to, co ja chcę. Również odgrywanie wobec partnera roli takiego jakby terapeuty, który wie lepiej. Ja wiem lepiej, co jest w tobie. Ja ciebie tutaj rozgryzłam, czy rozgryzłem i ja ci teraz powiem. Ty tego nie wiesz, nie widzisz, ale ja mam rację co do ciebie. To jest bardzo, bardzo z obszaru szantażu emocjonalnego. Także no już trochę o tym powiedziałam, ale jakby to jest tutaj nazwane jeszcze mocniej, czyli pokazywanie tej drugiej osobie, że jeżeli chcesz czegoś innego niż ja, to jest wręcz patologia. Tutaj Susan Forward mówi o właśnie tak zwanym patologizowaniu, czyli pokazywaniu tej osobie, że jeżeli ty chcesz tego albo tamtego, to oznacza, że coś jest z tobą nie tak. Również gdy ktoś, ta druga osoba chce robić coś innego niż ja, to oskarżanie tej osoby o brak miłości wobec nas lub wręcz czasem o w ogóle brak umiejętności kochania, że to, że ty chcesz robić to czy tamto, albo nie chcesz robić ze mną tego czy tamtego, oznacza, że ty w ogóle nie umiesz kochać. I to jest bardzo toksyczne. I tu też warto zauważyć właśnie, że przez osobę stosującą szantaż emocjonalny miłość jest bardzo często mylona, jakby utożsamiana wręcz z zależnością i na jakikolwiek przejaw wolności czy suwerenności tej drugiej osoby, które są zdrowe, osoba ta stosująca szantaż emocjonalny postrzega jako brak miłości. Inne zachowania z obszaru właśnie szantażu emocjonalnego to porównywania, czyli na przykład jesteś jak ojciec, jesteś jak matka. Tu również jest szukanie sprzymierzeńców na poparcie swoich tez, czyli na przykład chcesz coś wymusić na partnerze, na przykład to, że już powinniście na przykład mieszkać razem i powołujesz się na jakieś osoby, które może na przykład ta osoba lubi albo szanuje i że ona też tak uważa, nie? Czyli jakby szukasz sprzymierzeńców na udowadnianie, że twoja potrzeba jest jedyna i słuszna. Tutaj może być też powoływanie się na, nie wiem, na przykład właśnie terapeutę albo na jakieś w ogóle wyższe wartości, na Boga nawet, nie wiem, na Biblię czy na jakichś przewodników duchowych. Czasem nawet na jakieś takie wybiórczo traktowane jakieś dane naukowe, które na przykład ta osoba znalazła i przynosi je jako dowód, próbując wymusić po prostu na tej drugiej osobie, że ona ma robić to, co ja chcę. Że to jest jedyne słuszne. Okej, nie wiem teraz, jak się czujesz po wysłuchaniu tych przykładów, tych różnych zachowań, które właśnie są z tej przestrzeni, tej strategii szantażu emocjonalnego, ale może, nie wiem, może masz takie poczucie teraz, że jakiegoś takiego szoku, że Boże, to może, nie wiem, duża część albo może większość mojej komunikacji w związku właśnie jest oparta na tego typu działaniach, na tego typu zachowaniach. To ja nie wiem teraz, jak ja mam się w ogóle komunikować. Co ja mam teraz robić? Więc taką dobrą wiadomością na początek o tym w ogóle, jak wychodzić z tego, jak przestać i dlaczego w ogóle stosujemy ten szantaż, będę mówiła w kolejnych nagraniach na ten temat. Ale dzisiaj chcę ci powiedzieć, że zawsze możesz wybrać milczenie. Jakkolwiek może to brzmi dziwnie dla ciebie teraz, ale na początek to jest to, co może ci bardzo dobrze służyć, że na początek, jeżeli może rzeczywiście widzisz, że tego jest sporo w twojej komunikacji z twoim na przykład partnerem, partnerką, to na ten moment to, co możesz zrobić, to kiedy ta druga osoba wyraża swoje opinie, swoje potrzeby, swoje, nie swoje, chce, swoje, nie chce i tak dalej,
Możesz po prostu spróbować nie mówić nic. I może to być aż do tego momentu, kiedy spróbujesz zacząć faktycznie słuchać tej drugiej osoby, ale tak, żeby ją rzeczywiście usłyszeć. I jeżeli masz jeszcze wątpliwości, może nie wiesz, może niektóre z tych rzeczy brzmią jakoś tak znajomo, ale wydaje ci się niemożliwe, żebym to był szantaż emocjonalny. Ja po prostu próbuję, nie wiem, może wytłumaczyć tej osobie, albo rzeczywiście w niektórych sytuacjach wydaje mi się, że ja wiem lepiej, że to jak ja to widzę, to co ja uważam na dany temat ma więcej racji, próbuję tą osobę po prostu przekonać. To nie jest wcale wymuszanie czy wywieranie wpływu. To teraz chcę ci pokazać kilka takich zachowań i zapraszam cię do wysłuchania tego z otwartym sercem. Dlatego, że to jest bardzo Tobie potrzebne. Dlatego, że tak jak mówiłam też wcześniej, stosowanie tych strategii z obszaru szantażu emocjonalnego jest dla Ciebie niekorzystne. Dlatego, że nie służy Twoim takim ostatecznym celom, czyli na przykład, żeby mieć dobre, spełnione życie, żeby mieć dobry, satysfakcjonujący związek, żeby faktycznie doświadczać rzeczywistej miłości, to te strategie z obszaru właśnie szantażu emocjonalnego, może jesteś do nich tak strasznie przyzwyczajony, przyzwyczajona, bo to jest jedyne właśnie, co znasz, tak jak mówiłam też na początku, to one działają wbrew tym najważniejszym Twoim życiowym celom. Więc to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć sobie to, rozpoznać, gdzie ja to stosuję, gdzie ja w taki sposób działam, żeby móc zacząć uczyć się zastępować te dysfunkcyjne strategie zdrowymi. Ale o tym będziemy mówić więcej w kolejnych nagraniach. I teraz, czy jestem szantażystą emocjonalnym? Jeżeli często grozisz tej drugiej osobie, że z nią zerwiesz związek, relacje, kontakt, jeżeli ona nie będzie robiła tego, co Ty chcesz, albo jak Ty chcesz, żeby te rzeczy były zrobione. Jeżeli grozisz tej drugiej osobie, że utrudnisz jej w jakikolwiek sposób jej życie, na przykład, nie wiem, weźmiesz jej samochód, kiedy ona, ta osoba tego samochodu bardzo potrzebuje, nie wiem, nie pójdziesz do matki na umówiony obiad, nie pojedziesz na zarezerwowane już wakacje, nie zajmiesz się dziećmi, kiedy to jest konieczne dla tej drugiej osoby. Jeżeli mówisz wprost lub jakoś sugerujesz, to też jest ważne, to nie musi być mówienie wprost, że zrobisz sobie jakąś krzywdę, albo że stanie ci się jakaś krzywda, albo że popadniesz na przykład w depresję, jeśli ta osoba druga nie zacznie robić tego, co ty chcesz. Kiedy często obwiniasz tą drugą osobę za swój własny stan emocjonalny, czyli mówisz wprost albo sugerujesz, że to przez ciebie się tak czuję, to przez ciebie tak cierpię. Kiedy często jesteś niezadowolony, niezadowolona, bez względu na to, ile dostajesz od tej drugiej osoby. Sprawdź sobie to, jak często jesteś niezadowolona, niezadowolony. Kiedy zazwyczaj zakładasz, że ta druga osoba ci ustąpi. Może to jest taki już naturalny dla ciebie, oczywisty stan, że nawet nie jesteś tego świadomy, świadoma, ale sprawdź sobie to teraz. Czy w jakichś konfliktowych momentach, sytuacjach, czy to nie jest czasem tak, że to jest oczywiste dla ciebie, że to ta druga osoba ustąpi i ma ustąpić? Kiedy często ignorujesz uczucia tej drugiej osoby, zakładając znowu może nieświadomie, że tylko twoje uczucia się liczą, tylko to, co ty czujesz, jest ważne. Kiedy chwalisz, tak obsypujesz taką aprobatą tą drugą osobę, kiedy ona robi to, co ty chcesz, a bardzo ją krytykujesz i okazujesz taką dezaprobatę całkowitą, brak akceptacji, kiedy ta osoba robi coś innego niż to, co ty chcesz. Kiedy posługujesz się pieniędzmi jako środkiem do postawienia na swoim. Kiedy często płaczesz, żeby coś wymusić, na przykład uwagę tej drugiej osoby, jej reakcję, zmianę zdania. Kiedy reagujesz złością i wściekłością na odmienne zdanie i potrzeby drugiej osoby. Kiedy milczysz i w ogóle się nie odzywasz przez dłuższy czas. Dłuższy czas to, no,
trudno to określić, bo to jest bardzo indywidualne, ale no, taka reakcja, nie wiem, może półgodzinna jest jakoś tam do zaakceptowania, ale wydaje mi się, że wszystko, co jest dłużej niż to, to już jest próbą wymuszenia, nie jest taką próbą szukania takiego ponownego połączenia, także wzięcia pod uwagę tej drugiej osoby. To już właśnie wchodzi taka strategia tak zwanego karania, milczenie. Kiedy wpadasz w histerię, żeby odzyskać kontrolę, czyli żeby ta druga osoba zrobiła to, co ty chcesz, albo żeby wymusić jakąś taką ekstra dawkę uwagi od tej osoby. I także kiedy wchodzisz w rolę ofiary, czyli w sumie to, co już mówiłam wcześniej, kiedy obwiniasz za swój stan emocjonalny tą drugą osobę, czyli taka postawa, że ja tak bardzo cierpię przez ciebie. I na koniec, bardzo ważne, może prawie nigdy albo bardzo rzadko w ogóle zauważasz, jak bardzo ranisz tą drugą osobę, stosując tego typu metody. Na tym skończę to nagranie dziś, a w następnym powiem o tym, dlaczego właśnie w ogóle mamy tego typu strategie, które są tak dysfunkcyjne, krzywdzące drugą osobę i nas samych też. Także zapraszam Was już teraz, a jeżeli znalazłeś wartość w tym nagraniu, to zapraszam Cię z serca do polubienia, do zostawienia komentarza. Zapraszam Cię również do subskrybowania tego kanału. Ściskam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję, że wysłuchałeś do końca i do zobaczenia następnym razem.